Witam Was, kochane panny, i zapraszam na horoskop na grudzień. Panna. Panna w grudniu. Panna. Już patrzymy, jak to będzie wyglądać. Panna. Panna na grudzień. Pierwszy tydzień miłość, relacje, związki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty tydzień. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty tydzień. Praca, finanse, zdrowie, samopoczucie. Drugi, trzeci, czwarty. Ogólna energetyka miesiąca i mamy rycerza denarów, który oznacza, że wydaje Wam się, że powinniście być w innym miejscu, w którym jesteście na dany moment. Co jest trochę zrozumiałe, biorąc pod uwagę koniec roku, czas postanowień. Tak więc taka sytuacja. I mamy tutaj uczucia. Szczególnie pierwszy, drugi tydzień to jest, przeleci Wam, przebiegnie Wam pod znakiem komunikacji, pracy nad komunikacją. I też nad szczerością w tym, co mówicie, jak odbieracie drugą osobę. To będzie taki sprawdzian, bo dziewiątka kielichów to jest udawanie. I może tak się wydarzyć, że wy, nie chcąc kogoś zranić, możecie coś tam, coś poudawać, albo osoba, z którą wy rozmawiacie, też może udawać. Także tutaj uczulam Was na to, bo czasami to udawanie, nie wylewanie tych wszystkich swoich żali, tego wszystkiego, co mamy w głowie, to też jest dobre. Także zwracam Wam Waszą uwagę. Wy już będziecie wiedzieć, w jaki sposób to będzie z Wami rezonować. Tutaj mam po prostu komunikację pod kątem nieszczerości, ale ta nieszczerość nie ma tutaj takich negatywnych reperkusji. Bo ja tutaj mam zupełnie inną historię, o której za chwilę Wam powiem. Czasami też warto poudawać. Warto poudawać, bo jak Wy macie złe samopoczucie, to po co przelewać to złe samopoczucie na drugą osobę? Czasami lepiej ugryźć się w język, przeczekać ten swój niezbyt dobry czas. I potem na pewno każdy z Was miał takie poczucie, że o, jak dobrze, że nie opowiedziałem o tym czy o tamtym. Już mi przeszło, ja dawno zapomniałam. A ta druga osoba, jak naprawdę jej zależy na tym, to ona się często dłużej przejmuje tymi Waszymi sprawami, naszymi sprawami niż my sami. Także to tutaj jest taka historia. Natomiast tutaj mi wyszła sytuacja, w której być może w Sylwestra pojawić się ktoś, jakiś taki osobnik albo osobniczka, która nie do końca będzie godna zaufania i będzie miała mocne oddziaływanie na nas. To oddziaływanie możemy już poczuć jeszcze przed pojawieniem się tej osoby. Jakieś takie poczucie w środku, że idę gdzieś na Sylwestra, na jakąś imprezę i coś się może zadziać. Jeżeli tam kogoś spotkacie, to uważajcie, bo ta osoba nie jest do końca szczera. W pracy zaczynam coś nowego. Cokolwiek się zacznie w pracy, w finansach, no finanse to mi się tutaj w tym drugim tygodniu pokazały, że wy macie tak jakby spokój. Nie mówię tutaj o jakichś wielkich kokosach, ale o tym, że starcza na to, co chcę, na to, co potrzebuję, o może tak, na to, co potrzebuję, to mi starcza.
i czuję spokój, czuję się dobrze z tym, co mam. Co wydarzy się w tym miesiącu, ta nowość, która się tutaj pojawiła, to idzie zgodnie z planem, z tym, co tam macie zapisane, bo tutaj koło fortuny. I też to koło fortuny mi wnosi dużą nadzieję do tego zakończenia tego roku, do tego, w jaki sposób go kończycie. I też dla was jest taka podpowiedź, aby mieć właśnie taką nadzieję, żeby sobie to wizualizować, żeby sobie zaplanować to na spokojnie, w takim dobrym nastroju, ale też w poczuciu pełni. Chcę więcej, ale mam już na tyle dużo, że mam solidny fundament, bo im bardziej będziemy się zastanawiać, czego nam brakuje i wyliczać, czego nam jeszcze brakuje, to te braki będą się mnożyć. Także lepiej wychodzić właśnie z takiej perspektywy. Zdrowie, samopoczucie. No... Trzeci tydzień to mi się pokazał jakiś smutek, jakiś niedobór czegoś. I w czwartym może cięcie, może zastrzyk, może jakieś skaleczenie. Także uważajcie w przygotowaniach sałatek, jakichś rzeczy, które kroicie nożem. Bo tutaj chciał mi się pokazać ten as mieczy. Odchodzimy od starego, witamy nowe. Jeżeli uważacie, że jesteście nie w tym miejscu, w którym powinniście być, no to odwracamy się plecami, goodbye, idziemy do przodu. Bo jesteśmy u progu nowego roku. To jest najlepszy czas na to. No to jest takie trywialne, co mówię, ale naprawdę tak mi się tutaj pokazało. Dlatego tutaj pełni nadziei wchodzicie w to, co przygotował dla was 2019 rok. Też może być dobre to odcięcie się. Może to chodzi też o odcięcie się od tego, co wam już nie służy. Drogie panny, życzę wam zdrowych i świetnych świąt w bardzo fajnej atmosferze, dobrego i szampańskiego Sylwestra. No i my słyszymy się już za rok. Trzymajcie się, pa pa.